Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj tematycznie na temat odchudzania, zaburzeń odżywiania, czyli taki temat, który towarzyszy mi od maleńkości tak naprawdę. A ostatnimi czasy dotyczy mnie bardzo, bardzo, dlatego że wielu z Was wie tutaj na kanale o tym, że jestem w trakcie procesu starania się o operację bariatryczną, czyli operacja zmniejszenia żołądka, pomniejszenia żołądka. Także, tak jak ja na to mówię, słuchajcie, że to jest szansa od życia, nowe życie. Ja tak to traktuję dosłownie. I zaraz sobie porozmawiamy, co i jak. I wyjaśnimy sobie parę spraw. I pogadamy sobie. Przeczytam Wam 10 przykazań osoby, która chce schudnąć, i pogadamy sobie, porozmawiamy sobie na ten temat otwarcie. Dzisiaj będziemy mówić bardzo otwarcie. A więc zacznijmy od tego, że jestem osobą, która zmaga się z wagą od lat. To nie jest 5 lat, nie jest 10. Śmiało mogę powiedzieć, że trwa to od dzieciństwa, ale wiadomo, jak jest się dzieckiem, to jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Także dopiero jako nastolatka zaczęłam zmagać się z różnymi problemami. Jest w tym momencie, jest mi bardzo przykro. I też śmiem powiedzieć, że no teraz są czasy hejtu, ale myślę, że one zawsze były. Tylko teraz jest internet i ten hejt jest bardziej napisany. Jest bardziej udokumentowany, tak? Jest taki, bardziej rzuca się w oczy, ale kiedyś ten hejt też był. Jak sobie wspominam swoje zdjęcia z młodości, jak byłam tam gimnazjum, liceum, to na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, spojrzeć na tą dziewczynę i pomyśleć sobie, że no halo, jakie ona ma problemy z wagą. Czy ja tam źle wyglądam? Czy ja tam jestem gruba? Czy ja tam jestem otyła? No nie, nie jestem, ale po drugiej stronie tej sylwetki i tego uśmiechu i tej dziewczyny jest, dzieje się koszmar. Ja wtedy byłam bardzo zakompleksiona, mimo iż jakby walczyłam z tym, próbowałam kochać siebie, zawsze byłam uśmiechnięta, energiczna, przyjazna do ludzi, ale tak zazwyczaj jest, że osoby, które zmagają się z jakimiś problemami, na zewnątrz są super, a za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się horror, tak naprawdę. Walka z samym sobą i żałuję, że wtedy przy tej obecnej sylwetce robiłam sobie krzywdę. Sama sobie robiłam, bo nie dosłownie, ale tak w przenośni, bo pamiętam wiele razy, że dzieci się ze mnie śmiały, że jestem większa, że jestem okrąglejsza. Gdzieś tam na WF-ie, nie wiem, jak trzeba było, były jakieś takie wagowe rzeczy, to też zawsze wszyscy mówili, że dobra, to te grubsze staną po lewej, te tu, segregacja. Zawsze było tak, że gdzieś tam któryś z nauczycieli coś powiedział właśnie, że nie wiem, jestem większa, jestem grubsza niż inni. I to tak pomału, małymi krokami powodowało u mnie właśnie zaburzenia odżywiania, których jeszcze wtedy nie miałam. Ale gdzieś po prostu wpływ otoczenia dzieciaków gdzieś tam po prostu powodował, że czułam się ze sobą coraz gorzej. Były etapy, gdzie bardzo schudłam, na przykład tutaj, ale to chudnięcie było przepłacone zdrowiem, dlatego że stosowałam różne diety. Diety, które wtedy były uznawane za coś super, w tych czasach, bo to nie przeszło. Ej, w tych czasach to już nawet taka głupia nie była. No i słuchajcie, no i no nie wiem, piłam ocet jabłkowy. Jadłam na przykład dziennie twarożek wiejski i bułkę. Na cały dzień potrafiłam. Jeden twarożek, jedną bułkę. I efekty były. Chudłam, byłam coraz szczuplejsza. Coraz bardziej się podobałam swojemu byłemu chłopakowi. Do tego też zaraz tutaj nawiążę. I byłam coraz ładniejsza, ludzie to doceniali, widzieli, o, schudłaś, ale fajnie teraz wyglądasz, lepiej tak. No i to powodowało, że po prostu człowiek szedł w to dalej, mimo że było to niezdrowe. I ja uważam, że
teraz chcę schudnąć dla zdrowia. Teraz ja chcę być po prostu zdrowa. Ja chcę żyć długo. Ja chcę spędzać czas z córką, z rodziną, z mężem. Chcę być aktywna, wiecie. I przede wszystkim chodzi mi tutaj o zdrowie, dlatego że no, 40 puka za drzwiami. I może się zdarzyć tak, że przy otyłości po prostu wyjdą różne choroby, które naprawdę chciałabym uniknąć. Tym bardziej, że u mnie w rodzinie jakieś choroby, właśnie takie predyspozycje do cukrzycy, miażdżycy są. Więc po prostu chcę zawalczyć o siebie nie po to, żeby się komuś podobać. Bo ja się nie muszę nikomu podobać. Mnie to nie interesuje, że tobie się nie podobam. Naprawdę. Ja chcę być zdrowa. I teraz tak, małymi kroczkami zmierzam do tego, co chcę powiedzieć. Jeżeli jesteś grubsza, większa, masz otyłość, masz BMI 35, 36, 34, to myślę, że powinnaś zrobić dla własnego zdrowia coś. Nie chodzi o to, żeby zadowolić mamę, tatę, przyjaciół, chłopaka, męża. Bardzo często właśnie jest tak, że to właśnie ta bliska osoba powoduje w nas największe właśnie, powoduje nam największe krzywdy, że właśnie wpływ i opinia tej osoby jest dla nas istotna i to ona najbardziej nas rani, często nieświadomie, bo muszę powiedzieć, że zauważyłam, że osoby szczuplejsze, mniejsze nie zdają sobie sprawy, jakie niektóre słowa i jaką mogą mieć moc. No i właśnie ja byłam w takim związku, gdzie właśnie bardzo często i bardzo dużo słyszałam, że jestem większa, grubsza, że podobają się szczuplejsze dziewczyny, nie jedz tego, odłóż to, nie przesadzaj, znowu przytyłaś, tu masz za dużo, tu... Serio? Jakiś... Ja już nie będę wyzywać tu na YouTubie, bo mi zbanują ten film, ale jakiś koleś, który okazał się w ogóle nieistotny w moim życiu później, mówił mi, jak powinnam wyglądać, mówił mi po prostu, jak powinna kobieta wyglądać, jego kobieta, to trzeba było sobie taką poszukać, a nie se mnie wybrał. Także całe szczęście już mam to za sobą, już mam teraz super męża, który jest po prostu rewelacyjnym człowiekiem, jest przede wszystkim dobrym człowiekiem. Nie narzuca mi żadnych rzeczy, wspiera mnie, pomaga mi, ale też nie powoduje u mnie żadnych wyrzutów sumienia. Rozmawiamy bardzo często na temat mojej wagi, o tym, że mam za duży brzuch po ciąży, który mi został. To jest moja największa zmora, ale rozmawiamy o tym otwarcie, bez żadnego wyzywania, tylko po prostu jak przyjaciel z przyjacielem. Bardzo często płaczę mu w rękaw, bo jestem skrzywdzona emocjonalnie na tym punkcie i zawsze, teoretycznie zawsze rozmowa na temat mojej tuszy wyzwala we mnie takie emocje właśnie negatywne, że właśnie zawsze płaczę, ja muszę to z siebie wyrzucić. Tak jest. Jestem zaburzona, mam zaburzenia odżywiania, jestem chora na punkcie jedzenia, to zaraz wam powiem, jak to mniej więcej wygląda. I od 2 lat, no może nawet od 3 bym powiedziała, ale miałam małą przerwę, bo się przeprowadzaliśmy, musiałam zmienić lekarza, musiałam po prostu wszystko od nowa zacząć. I tak od 2 lat z ręką na sercu mogę powiedzieć, że staram się o operację bariatryczną. Dlaczego aż 2 lata? Stop. Operacja bariatryczna dla mnie, w moim przypadku, dla mnie osobiście, jest to etap końcowy. Ja widziałam, mam taką, jestem na stronie na Facebooku, operacja bariatryczna bez pilnowania i widzę tam, że w Polsce te operacje idą jak świeże bułki. Kobiety czasami się zapisują, za 2 miesiące mają termin, robią to prywatnie, a nawet na NFZ. I tutaj muszę już teraz powiedzieć, super, bardzo się cieszę, bo to jest, wiecie, w jednym miesiącu jesteś gruba, a w następnym jesteś chuda, no to jest po prostu ekstra. Dla efektu wow, to jest super, ale dla efektu zdrowia to jest straszne. Dlatego tak, korzystam z doradcy żywieniowego. Chodzę regularnie na spotkania, tam rozmawiamy o jedzeniu, robimy różne przepisy, dowiaduję się o różnych produktach i ta pani moja doradca
spisała ze mną ostatnio 10 przykazań, które muszę spełniać, żeby być szczupłą na zawsze. Szczupłą, mniejszą. Ja nigdy nie będę taka szczupła, ale mniejsza i owszem. Korzystam też z porad psychologa. Jestem teraz zapisana do endokrynologa. Rozmawiałam z dietetykiem klinicznym. Chodzę regularnie do lekarza, badam swoją krew, także jestem cały czas pod opieką lekarzy. I słuchajcie, w ogóle mi to nie przeszkadza, że tyle to trwa, bo tak naprawdę zmniejszenie żołądka to jest taki etap, że po tym już nic nie ma, po tym już jest tylko chudnięcie. I żołądek to jest mięsień, więc jeżeli zmniejszycie sobie żołądek, a nie wyleczycie swoich zaburzeń, nie wyleczycie swojego stosunku do jedzenia, to ten mięsień można z powrotem rozciągnąć. Bez problemu. To jest tylko mięsień, to jest tylko żołądek, wszystko można. Dlatego ja po wielu dietach, 5, 10, 15, 20 nawet diet, których przeżyłam w swoim życiu, jak widać, nie przynoszą efektu, stwierdziłam, że nie, koniec. Koniec takiej doraźnej, chwilowej pomocy, chudnięcia 12 kilo w miesiąc. Chcę pomocy na zawsze, chcę się tego problemu po prostu pozbyć. No i wiecie, jeżeli chodzi o problemy z głową, jeżeli chodzi o stosunek do jedzenia, to nie są łatwe sprawy, to nie przychodzi tak z miesiąca na miesiąc. Jeżeli ja od dzieciaka mam zaburzenia odżywiania, znaczy no od dzieciaka, w sensie od dzieciaka mam zły stosunek do jedzenia, a potem od nastolatki zaburzenia odżywiania, no to wiadomo, że teraz w chwilę, moment tego nie zlikwiduje. Także też wczoraj na TikToku rozwiązała się jakaś burza o tym, że jedna pani napisała komentarz, ona nie rozumie, jak można się doprowadzić do takiego stanu. Kochana moja, ja nie rozumiem, jak można na przykład doprowadzić się do takiego stanu, że jesteś psychicznie zniszczony. Albo do takiego stanu, że jesteś w związku toksycznym. No jak można sobie tak dać robić? To jest choroba. To jest choroba i trzeba to zrozumieć. Jest różnica między leczeniem nadwagi a otyłości. Otyłość leczy się inaczej niż nadwagę. I to też pani doradca żywieniowy mówiła, żeby nie słuchać innych ludzi. Jeżeli masz 50 kilo, ważysz 50 kilo, więc odpowiednio, ale troszeczkę przybrałaś 2 kg zimą i chcesz schudnąć do lata. Możesz zrobić sobie dietę, stracisz wtedy wodę, stracisz wtedy kilogramy i do lata będzie super. Ale jeżeli ważysz 150 kilo, ja tyle nie ważę, ale mówię tak przykłady, tak? Jeżeli ważysz 150 kilo, to ty nie możesz rzucić 2 kg na małej diecie. Ty potrzebujesz co najmniej 50, co najmniej 60, żeby prawidłowo ważyć. Jeżeli masz na przykład tak jak ja 1,70 m, to teoretycznie 70 powinieneś ważyć prawidłowo. Także no to są zupełnie dwie różne sprawy i ja próbuję to ludziom na TikToku czasami wytłumaczyć, ale nie chcę mi się też za bardzo w to wchodzić, bo po prostu chudy grubego nie zrozumie. I taka jest prawda. Trzeba robić to, co się uważa za słuszne i postępować zgodnie ze swoimi jakimiś tam morałami. I teraz przeczytam wam moje punkty od pani doradcy i spróbuję wam pokrótce troszeczkę wytłumaczyć je. Przykazanie numer jeden. Nie ma produktów zakazanych. Chodzi o to, żeby nie wmawiać sobie, że coś jest złe, a coś jest dobre, dlatego że przy takiej otyłości i takich zaburzeniach odżywiania najgorsze, co możemy sobie zrobić, to zakazywać sobie pewnych produktów, dlatego że psychika każdego z nas, ale bardziej właśnie osoby grubszej działa w sposób tak jak dziecko, że jeżeli mówicie dziecku nie możesz, to ono jeszcze bardziej tego chce. Dlatego, żeby zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać i zdrowo schudnąć, trzeba wpoić sobie te zasady. Nie zakazuj sobie produktów, bo jeżeli zakazuję sobie, dobra, nie mogę czekolady, tydzień nie zjadłam,
2 tygodnie ciężko, ale daję radę. I w końcu przyjdzie taki moment, bo po prostu cały czas myślisz o tym, że masz to zabronione, cały czas gdzieś tam ci z tyłu głowy to wałkuje się. Zaznaczam, że przy zaburzeniach odżywiania stosunek do jedzenia nie jest normalny. Jakby my cały czas myślimy o jedzeniu. Ja zjem posiłek, już myślę o kolejnym. To nie jest tak, że słuchajcie, ja na przykład odżywiam się niezdrowo, odżywiam się fast foodami, ochlewam się kolą. W ogóle u nas w domu naprawdę był jakiś czas temu tutaj filmik o tym, że piszę o tym, co jem. Przez 2 tygodnie pisałam pani dietetyk, co jem uczciwie. I słuchajcie, bardzo często przy takiej otyłości właśnie jak ja mam, bardzo często zdarza się tak, że taki grubasek odżywia się dobrze, odżywia się lepiej niż nie jedna chuda osoba. Także szczupła, może tak, szczupła. Także to w ogóle nie jest ta, nie, gdybym to robiła, to ważyłabym 200 kilo, tak? Dobra, czyli nie zakazujemy sobie produktów, nie robimy z tych produktów czegoś ekstra takiego, że muszę to mieć, ja tego pragnę. To jest normalne, leży w szufladzie, mam ochotę, mały kawałeczek sobie zjem, mam ochotę jutro, mały kawałeczek sobie zjem, a nie, że się dopadnę i zjem po prostu całą tablicę czekolady naraz. Nie robimy sobie tego. Drugie przykazanie, mogę jeść wszystko, ale z umiarem i rozwagą, czyli to, co teraz właśnie powiedziałam. Jeżeli mam ochotę na kebaba, zjem kebaba, ale nie muszę go zjeść do końca. Jak już czuję, że jestem syta, że już jest okej, odkładam go, zjem go później, zjem go jutro, nie wiem, nic się nie stanie. Ten kebab po prostu poczeka na mnie, albo jak go wyrzucę do kosza, bo się zepsuje, to też się nic nie stanie. Przyjdzie czas, że kupię sobie kolejnego i tyle. Także słuchajcie, no tak jak, nie wiem, moją słabością nie są słodycze, ja nie jestem słodyczowa, moją słabością są słone przekąski, czyli chipsy. W sumie tylko chipsy, bo paluszków czy tam precelków, krakersów, nie wiem, nie, chipsy. Ja uwielbiam do wieczornego filmu sobie chipsy i właśnie tutaj według tej zasady mogę jeść wszystko z umiarem, z rozwagą, biorę sobie małą miseczkę, wsypuję sobie daną porcję chipsów, nie zjadam po prostu paczki naraz, tylko po prostu żeby zaspokoić tą ochotę. Dobra. Przykazanie trzecie. Kalorie są takie same o 8 rano, o 20 wieczorem. Nie ma czegoś takiego, że nie jem po godzinie 18. Bo w przypadku, kiedy pracujecie, macie taki jakby nierówny trochę tryb życia, ciężko jakby to zaplanować, znaczy ciężko, to się da, tylko chodzi o to, żeby to właśnie nie było w ten sposób, że na łeb i na szyję, bo tutaj leczymy zaburzenia odżywiania, pamiętajcie o tym. Tutaj nie chodzi w tych przykazaniach o to, żeby schudnąć 90 kilo, tylko o to, żeby wyleczyć swoją psychikę ze złego stosunku do jedzenia, tak? Żeby potem mieć operację, pięknie schudnąć do wymarzonej wagi i wtedy już po prostu ze zdrowym umysłem, ze zdrowym podejściem zacząć nowe życie. Także kalorie, czy zjem o 8 rano, będę odnosić się cały czas do czekolady, tak? Bo to jest takie, wiecie, marzenie każdego grubaska. Jeżeli zjem o 8 rano czekoladę i zjem o 20 wieczorem, to ona ma tyle samo kalorii. Także niejedzenie po 18 jest po prostu w tym przypadku, no, wiadomo, nie opychamy się na noc, bo tu chodzi też o to, żeby się zregenerować, wyspać, nie, że się obeżremy, idziemy spać i ten żołądek pracuje cały czas, nam się wydaje, że śpimy, ale ten sen jest płytki, nie jest po prostu taki wartościowy, nie odpoczywamy, budzisz się zmęczony, jak jesteś zmęczony, to potrzebujesz energii, a energia jest z jedzenia, więc więcej zjesz, także deficyt kaloryczny jest najważniejszy i czy zjesz po prostu, jeżeli stwierdzisz o 21, że nie zjadłeś dzisiaj jakoś wystarczająco kalorycznie albo że możesz sobie jeszcze na coś pozwolić, to sobie po prostu na to pozwól. Cztery, najlepiej jeść co 4 godziny i tutaj chodzi o mnie, dlatego że ja mam problemy z insuliną, mam po prostu wyrzuty insuliny i tutaj pani na podstawie badań krwi stwierdziła, że u mnie najlepiej będzie jeść co 4 godziny, 3 posiłki dziennie, bo po każdym posiłku wyrzuca mi bardzo insulinę i ona do kolejnego posiłku, jeżeli jem mało, a często, nie zdąży mi spaść do normy, no i wtedy znowu się podnosi i znowu jestem zmęczona, ospała, więc tutaj próbujemy właśnie ten czwarty punkt
jedzenia co 4 godziny teraz wprowadzić w życie. Piąte, znajdź sobie inny relaks niż jedzenie. No tak, niestety jest. Bardzo często już po prostu, wiecie, wracasz z pracy zestresowana, zmęczona i wynagradzasz sobie ten wieczór jedzonkiem. Nie wiem, czy coś zamawiasz, czy pizzę, czy przynosisz już coś z pracy nawet. I ten relaks to po prostu relaks to jedzenie. A można sobie znaleźć inny relaks, na przykład można iść sobie do wanny, poczytać książkę, nagrać coś na YouTube'a i właśnie teraz tak robię, bo ogólnie jest godzina, gdzie już jestem po obiedzie, ale wróciłam z sesji, jestem po prostu głodna, 4 godziny nie minęły, więc odezwałam się do Was i przetrwam to. Punkt numer 6. Nie mów sobie, że któreś produkty są złe. To jest bardzo podobny punkt do tego pierwszego. Czyli nie rozgraniczamy jedzenia na złe i dobre. Jedzenie to jedzenie. One mają po prostu różną zawartość kaloryczną. I trzeba po prostu patrzeć bardziej na te kalorie, że na przykład dzisiaj już zjadłam kebaba, no to wiadomo, że nie zjem pizzy. To bardziej o to chodzi. Punkt numer 7. Żadnych diet, cheat dayów i nie jedzenia po 18. Teraz tak, cheat day, no to jest tragedia, tak? Cały tydzień trzymasz fason, jesz zdrowo, uprawiasz sport i w ogóle i nagle przychodzi ten cheat day, nie wiem, niedziela czy sobota i twój mózg automatycznie wie, że to jest tylko ten jeden dzień. I nawet kiedy nie masz ochoty, to po prostu będziesz jadła złe rzeczy, bo to jest tylko ten jeden dzień. I w rezultacie zamiast jeść codziennie, no może nie codziennie, ale wiecie, tam raz na jakiś czas sobie małą rzecz, to po prostu tego dnia zjesz wszystko, co było, no bo to jest cheat day, tak? To mogę, no dzisiaj mogę wszystko i znowu przychodzi poniedziałek i znowu spadek i znowu wyrzuty sumienia i wiecie, także to jest błędne koło. Diety, wiadomo, diety są chwilowe, możecie być na diecie kapuścianej ile? Tydzień, dwa, trzy? I potem co? Wracacie, efekt jojo murowany, kolejne zaburzenia odżywiania już się w głowie rodzą, wyrzuty sumienia, płaczę, znowu przytyłam to, co schudłam, ja już nie mam siły, także żadnych takich rzeczy. Tak samo nie jedzenie po 18, jak jest godzina 20, jesteś bardzo głodna, to można sobie znaleźć coś, co sobie zjesz, po prostu nie katujemy się, nie traktujemy jedzenia jak wroga. Z jedzeniem musimy się przyzwyczaić, bo żeby schudnąć, trzeba jeść. Prawda? Prawda. Ósmy punkt. Nie traktuj jedzenia jako nagrody. No to też podobne do tego, żeby znaleźć sobie relaks. Nie może być tak, że jestem smutna i po prostu zajadam sobie smutki. Jak jestem smutna, to idę sobie teraz porozmawiać z mężem. Jak jestem smutna, to odpalam sobie ulubiony film, słucham sobie muzyki. Nie będę się po prostu nagradzać jedzeniem, bo to nie jest nagroda. Jedzenie to jest jedzenie. Jemy, jak jesteśmy głodni, jak jesteśmy pełni, to nie jemy. Jak mam na coś ochotę, to jemy. Jak nie mamy ochoty, to nie jemy na siłę. Dziewiąty punkt, 3 posiłki dziennie, czyli to, co Wam mówiłam. U mnie akurat to taka zasada, jedz mało, a często się nie sprawdza, dlatego że właśnie wyrzuca mi ten cukier. Dziesiąty punkt, ostatni, najważniejszy jest deficyt kaloryczny miesięczny, ale też trzeba uważać, ile kalorii możemy spożywać. Każdy organizm potrzebuje inny rodzaj energii, inne zapotrzebowanie kaloryczne, które w rezultacie może powodować spowolnienie chudnięcia. Chodzi tutaj o to, że nie można mówić, że najlepsza dieta to 1500 kalorii, dlatego że każdy organizm waży inaczej i mierzy inaczej i potrzebuje kalorii inaczej. Kalorie to jest energia, więc jeżeli potrzebujesz 2000 kalorii i to słuchajcie, 2000 kalorii wcale nie jest tak dużo. Ja miałam jakby analizę mojego ciała i tam też ta maszyna obliczyła, ile kalorii powinnam przyjmować dziennie, żeby chudnąć. I na mój organizm, na mój wzrost 2226 kalorii na ten moment, dlatego że jestem większą babką, więc potrzebuję więcej energii, żeby to wszystko dźwigać. I można sobie to stopniowo zmniejszać, ale nie może być tak, że jednego dnia żrzecie wszystko, a na następny dzień zaczynacie dietę 1500 kalorii, bo może to spowodować u Was po prostu spowolnienie metabolizmu, bo Wasz organizm będzie zmęczony, nie będzie miał skąd brać energii, będzie brał z tłuszczu, tak, oczywiście, ale to nie działa tak szybko, słuchajcie, to jest proces, to nie działa z dnia na dzień, że po prostu, wiecie, dzisiaj nie zjedliście i już organizm od razu z tłuszczu Wam zabiera, nie, najpierw będziecie zmęczeni,
będziecie potrzebowali energii, będziecie częściej sięgać po jakieś kaloryczne rzeczy, żeby tą energię sobie, wiecie, wstrzyknąć. No i efekt będzie znowu, słuchajcie, mizerny. Także nagrałam ten film też po to, żeby odsyłać tutaj niektórych ludzi z TikToka. TikTok to, wiecie, to jest taka wylęgarnia lekarzy i ekspertów. Ja wierzę moim lekarzom i ekspertom, którzy siedzą w tym, zajmują się tym. Tak samo pani dietetyk kliniczna jest cudowna. Jest trochę, wiecie, taka ostra babka, ale ona pracuje już z ciężkimi przypadkami. I ja jej po prostu ufam. I powiem wam szczerze, że od stycznia jestem tak już na maksa to wkręcona w tych dietetyków, doradców i udało mi się łącznie zrzucić już 4 kilo. Niby nic, a jednak do przodu. I słuchajcie, najważniejsze jest to, że te kilogramy nie wracają faktycznie. Nie jest tak jak poprzednimi laty, że schudłam, a potem przestałam się pilnować i znowu przytyłam. Nigdy więcej. To wymaga czasu. To jest proces, wieloletnie chorowanie i zaniedbanie, bo ja nie mówię, że nie, spowodowało, że jestem w miejscu, w którym jestem, ale można z tego wyjść. Tylko nie można być, słuchajcie, raptusem. Trzeba dać sobie czas organizmowi, waszej głowie i na pewno będzie dobrze. Także pamiętajcie, kochani, żeby ludzi nie oceniać. Waga nas nie definiuje. Jakimi ludźmi jesteśmy, to jest tylko waga. Każdy z nas zmaga się z jakimś diabłem, każdy z nas zmaga się z jakimś problemem i nie można mówić, że jak możesz się tak doprowadzić, jak możesz. Nie wiesz, przez co przeszedł dany człowiek. Nie wiesz, co się kryje za tą uśmiechniętą buzią, także kochani, no nie możemy ludzi oceniać, a już najbardziej to nie możemy mierzyć ludzi swoją miarą. Jeżeli tobie się udało być szczupłym, jeżeli jesteś szczupły całe życie, nie możesz mówić, że nie rozumiesz, jak można było przytyć do takiego stopnia. Bo może ja nie rozumiem, jak można być takim człowiekiem, który w ten sposób myśli. Bo ja nigdy tak o ludziach nie myślę. Także kochani, mam nadzieję, że komuś pomógł ten filmik. Wiedza, za którą ja płacę, została wam dzisiaj przekazana za darmo, ode mnie, od serca. I mam nadzieję, że trochę bardziej to zrozumieliście. Reasumując, leczenie nadwagi i otyłości to są dwie różne sprawy. Leczenie otyłości to bardzo długi proces, żeby wyleczyć się z jakiejś choroby. O, na przykład, no nie wiem, macie grypę, no też nie wyleczycie się z dnia na dzień z tej grypy, tak? Też potrzeba czasu, potrzeba lekarstwa. W tym momencie lekarstwem jest po prostu zdrowe podejście do jedzenia i operacja, o którą ja się staram. Oczywiście u mnie też jest trochę to inaczej, też jestem trochę bardziej zaburzona, bo oczywiście przez nadwagę mam problemy z żołądkiem, mam wrzody, mam problemy z hormonami, moje TSH nie jest nigdy w normie, także taka operacja na pewno pomoże. Pomoże. Przepraszam, odbiło mi się, bo już tyle gadam, że już aż mi zaschło. Także kochani, bardzo serdecznie się z wami żegnam. Jedzcie zdrowo, jedzcie wszystko, ale z umiarem. Nie przejmujcie się tym, kto o was co mówi. Najważniejsze jest tu i tu. Czekaj, po lewej. I będzie wszystko dobrze. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia. Pa!